Dzień dobry, drodzy chłopcy i dziewczęta. Następny nożyk. I coraz żwawszy dziadzio. Nożyk poroże o kuźwa, nie oczyściłem z tego, no to jeszcze to zrobię. I miał być... Spokojniutko, bo zanim się ustawia, to ty już odwracasz i nie ustala się... O, teraz miał jest... być smok na rękojeści. Oczywiście na rękojeści robię zawsze od strony dłoni, nigdy od strony palców, bo zawsze będą pęcherze. Poroże jelenia. Naturalnie ukształtowane, a jak stworzone do ręki, to dłoni. Tak czy tak, prawda? Szpień biegnie przez całą rękojeść. Tu jest zakuty. W czarnym dębie jest zrobiona dołeczek, żeby po prostu się przykleić mogło. I teraz tak, czego ja się kurcza paka namęczyłem, żeby jakoś skończyć tę głowicę. Robiłem szkice projektowe głowy smoka. No jak smoka, no przecież cholera jasna. Nie mamy smoków. Nie wiadomo jak wygląda. No to jakoś tam ewentualnie można by było sobie... czy po prostu pojechać jakimś ornamentem. W końcu stanąłem na tym, że dobra, zrobię ornament, i w środeczek dam te, w środeczek, to była, miała być plecionka i w środek plecionki dałbym na, tak zrobiłem sobie nasz, mój najnowszy nożyk, którym no, ma tej długości ostrze i tej szerokości, właśnie do czyszczenia. Do robienia, do rzeźby. No ale tego nie skończyłeś, że co chciałeś plecionkę, a w plecionkę co wplecione? No takie nity. No to Bizon, nie... dziękuję serdecznie za nity, których cały dzień szukałem, kurczę, w pracowni. Jest straszny bałagan w mojej pracowni. Może pokaż tę plecionkę, bo ja tu nie widzę żadnej. Pokazywałem tu, ale nie, pani ale, kamera nie załapała. Ale czy jest rzeźbiona plecionka? Nie ma tu plecionki. No więc to o to pytam. Tylko w sferze projektowej. Tak, w sferze projektowej, proszę panią. Żeby uatrakcyjnić. I w końcu stanęło na tym, że żeby zamknąć kompozycyjnie jakąś całość, tu jest mosiąc, niech będzie tutaj mosiąc, tylko po prostu rozczłonkowany. I wyszło to tak, jak wyszło. O, w ten sposób. Teraz, oczywiście on jeszcze nie jest pomazany olejem lnianym. Na pewno ta skóra by była ciemna, a nie taka jak skóra. Tu zrobiłem taki wrąbek, który po prostu był już, zaczął się tu. Musiałem go przesunąć na tę stronę. Pod palec wskazujący. Pięknie się komponuje całość. Jestem zadowolony z tej mojej produkcji. Ta cała moja produkcja chowa się w takim pojemniczku, który też ma smoka na pochewce.
Pochewka w stylu stricte skandynawskim, z plecioneczką do zawieszenia na pasie. W środku, jak zwykle, jest pokrowiec z drewna, żeby było bezpiecznie. No, jeżeli na przykład by wisiał na piersi, prawda, no to kurcz opaka jest prawdopodobieństwo, że przy upadku byłoby bubu. Ja się strasznie tego obawiam. I więc jest schowany robię zawsze w zabezpieczeniu. Pokrowce z drewienka. Oczywiście skóra 2 mm, jak to się nazywa? Kurde, no skóra juchtowa. O. Wyciskanie specjalnym juchcik.pl, szycie ręczne i tak dalej. Zobaczymy, czy jest żyźne. Tak, czy jest żyźne. A, kurde. Jak to mówił mój serdeczny znajomy, który mi pomagał robić meble i nauczył mnie, w jaki sposób, kurczapaka, postępować, w jaki sposób ustawiać, jak on nazywał, żelazko w korpusie struga. To jest Lauri. Polar, oczywiście Polar ma taki malutki ricasso. Polar. Oczywiście produkcja Lauri. Tnie bardzo dobrze. Co nie mogłem tego powiedzieć przy poprzednim nożu, nie którego, tak, którego ostrze wykonał jeden z najlepszych knife markerów w kraju. Ani nie potrafił krzesać, ja też nie zrobiłem cholera próby, czy on krzesze ten nożyk. Zaraz to uskutecznijmy. No bo to jest istotne, prawda? Damy tutaj takie coś. Jeżeli się wybieramy. Tak, gdzieś. Na dłużej, w plener. Plener. Pyk. Jest. Ten pyk. A może takie. Pokazywałem. A może takie wiórki położyć na tym? Wiórki. Tu są taki wiórek. Ale to jest, mówisz, suchy wiórek? Nie wiem. No, nie przygotowałem suchych wiórków. Natomiast zobaczymy, czy to też nie jest zbyt suche. To chyba bardziej suche jest to, co tu leży. Chyba tak. Straszny wiatr dzisiaj jest. Lało, kurczę, opaka, wisiały dziwne, dziwaczne chmury, chmurzyska i tak dalej. Ja robię, a nie zrobiłem próby, czy on krzesze. No i dupa, za przeproszeniem, blada. Takie pściutko z tym krzesaniem. Ostrzem.
No, zapaliło się, fajnie. Ale... Ale ostrzem, a nie tylcem. Tak, tak. Także taka uwaga jest do... użytkownika. I tym optymistycznym akcentem kończymy sprawozdanie z najnowszego produktu